Witam Cię, jeżeli jesteś tutaj nowy, kliknij subskrybuj. Niestety, ale musisz kliknąć dzwoneczek, aby moje filmy były Tobie wyświetlane jako pierwsze. Trzymaj się, na razie, cześć, lecimy. Cześć, siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii, powiedzmy, że poradników, aka... Serwer Piaskownica, mówiąc krótko, i to jest test nowego trybu, który teoretycznie na tą chwilę jest do bani według mnie, ale przecież mogę Wam podpowiedzieć. Ogólnie w opisie macie podlinkowany ten oto film, do którego teoretycznie dostęp mają tylko ludzie na Piaskownicy, więc jeżeli film za chwilę zniknie z mojego kanału, to znaczy, że Eurogaming się o to postarało. Ogólnie, pokrótce informacje, macie do ustawienia kilka rzeczy. Ogólnie, żeby zostać rozstawiającym, mówmy sobie otwarcie, osoba, która będzie rozstawiana czołgi, to jest rozstawiający z tym strategistą, to musicie oczywiście, jak to Wargaming, mieć te, no, jak to się nazywa? Unities, Intelligence Report. Czyli jakieś tam kopertki i za na tą chwilę na serwerze Piaskownica za przegraną macie ich 10, za wygraną jest około 15. I ja już Wam tutaj walę przepowiednie. Tutaj macie zresztą napisane, że aby information request for playing as, czyli odpowiednia liczba tych intelligence reports. Jeżeli chcecie zagrać strategistą, musisz mieć 100 intelligence report to play as strategist. I teraz tak, od razu ja już mam walę tutaj przepowiednie na starcie. Tu będzie oferta oczywiście do tego trybu już na normalnym serwerze od Wargamingu, około 10 tysięcy golda. Będziecie mieli tam ile chcecie tego intelligence report pewnie, będziecie mieli jakieś tam konta premium, jakieś skrzyneczki pewnie dojdą, także standardowo pay to play. Więc trochę się będziecie musieli nam, no bo nie oszukujmy się, to jest 10 przejebanych bitew, żeby w ogóle zagrać w to, więc to już jest unlucky. I nie wiem, czy to już było mówione, nie było mówione, ogólnie to tak, boty pokrótce, bo ja już tam oglądałem trochę tego filmu i tak dalej. Pokrótce, to wszystko działa, czyli elementy wyposażenia działają, boty korzystają po kolei z amunicji. Czyli to, co ustawicie pierwsze, potem drugie, potem trzecie. Jak ustawicie 60 na burzakach, to wtedy ona korzysta z burzaków. Wiadomo, tu wszystko też macie, to co macie ustawione perki, tak samo działają jak normalnie. I ogólnie to jest taki jest problem, że wy musicie sobie tam poustawiać to wszystko, wybrać sobie odpowiednie czołgi. Czołgi się nie mogą powtarzać przede wszystkim. Więc co za tym idzie, skoro się czołgi nie mogą powtarzać, to możecie użyć jednego rodzaju czołgów. I tam też, z tego co widziałem, jeszcze macie jakieś tam wymuszenia, ja wam to pokażę. O, tutaj macie to zdjęcie tego, że na trzech slotach możecie dać tylko TDK, Meda lub Lighta. Na dwóch slotach, przepraszam. O, właśnie, przejebałem. No, a na reszcie możecie dać to, co chcecie, tylko że z tym, że tutaj nie możecie dać ciężkiego. Czyli na czterech slotach możecie dać ciężkiego, a na dwóch możecie dać tylko TDK, Meda bądź Lighta. A to się jeszcze może zmienić, tak, ale na tą chwilę. No i na trzecim, na ostatnim możecie dać jeszcze artylerię, ale ogólnie tak patrzę, to ta artyleria coś tam gra, no ale no tak jak mówię, to jest trochę unlucky. No i ogólnie tak, dostajecie Watchtower, który ma, teoretycznie to schodzi na strzała. I on tam ma view wręcz, czyli to jest taki jakby spotter. Teoretycznie to on gówno daje, tak na dobrą sprawę, ale mniejsza. Ten feedbox jest ogólnie fajny. I to jest fajne, tylko to musicie rozłożyć z głową, zależnie od której strony będziecie grali. I najlepiej już na defa. Bo teoretycznie, tak jak widzicie, to ma 400 mm peny i 4300 HP, więc to się trochę, to trochę zbija. No i po 800 bije, więc no fajna sprawa. I ogólnie jest bardzo celne, przynajmniej na tą chwilę jest takie celne, że to jest mała bania. Nie wiem dokładnie, z czego to strzela. Chyba mi nie uszkodziło załogi to. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że nie wali z burzaków, tylko wali z normalnych pocisków. I ogólnie tak, z tego co zauważyłem, możecie przejąć kontrolę nad czołgiem i nim normalnie grać też jako ten gościu. Wiadomo, zaznaczacie sobie, to jest teoretycznie jakbyście grali taką... Ja wam to i tak za chwilę zademonstruję, ale mniej więcej wam chciałem to wytłumaczyć.
Więc tutaj sobie możecie teoretycznie zatrzymać, przeczytać mapy, które są dostępne. To jest Mountain Pass, klasztor, linia Siegfrieda, stepy i cliff. I ogólnie to najlepiej mi się chyba grało na cliffie. Tak, na cliffie chyba wygrałem. No i ogólnie w tym odcinku też jeszcze moja taktyka 200 IQ na tryb Order of War. Dlatego spróbujemy sobie zagrać strategiem, bo ogólnie to jest takie na tej piaskownicy, że teoretycznie nie ma stratega, to możecie się nim stać, ale zaraz zobaczymy. No i ogólnie to mam nadzieję, że od razu mi się uda wam nagrać to, jak jest strategiem, bo teoretycznie no z drugiej strony to macie tylko wywalić wywalić te czołgi, boty. I ogólnie tak jak mam być szczery, to te boty są jakieś takie trochę kurwa tempo. Zastanawiam się, ogólnie wstępnie wydaje mi się, że najlepszą taktyką to jest wziąć te deki i ustawić je na kampę, a samemu grać jakimś czołgiem i próbować cokolwiek zrobić, bo na tą chwilę to te boty są głupsze kuźwa niż nie wiem, niż... No nie mam porównania, ale no niż. O, jak widzicie, w tym momencie mi się udało zostać strategiem, więc mam już pierwszą bitwę na strategu. Tylko musicie zobaczyć, że niestety to jest takie unlucky tutaj zrobione, że teoretycznie... ogólnie dobra, postawmy sobie to tutaj, bo ja chcę zagrać na tej stronie. Mamy watchtowery, które postawimy tutaj, tu postawimy jeden, tu postawimy drugi. I jeszcze sobie zrobimy tak. I zrobimy sobie jeszcze tak. Aha, no właśnie. Ogólnie to jest trochę za mało czasu. Damy tutaj 60, tu damy medy. Byk magazynkowe, tu postawimy sobie jagodę. T57 heavy też damy. To ogólnie zagramy całą tą stronę i puścimy tam jeszcze 277. A jeszcze bata miałem gdzieś dać. Dobra, damy batchata tutaj. Tu jeszcze widzę, że jest autoplay i reset, oni mają... Ogólnie trochę mi się wydaje, że czasu jest za mało, no ale... No i zaznaczamy sobie to, co potrzebujemy, w OSD się ruszamy, ja sobie od razu to wszystko puszczę. Nie puszczę sobie tak. Puścimy to wszystko... Tam. Jagodę ja sobie postawię tutaj. Ogólnie to nawet nie, postawię sobie ją tutaj. A te czołgi... Oni mają artę? Mają. Postawimy sobie tutaj. Dobra, czy mi coś jeszcze zostało? Został mi batchat. Batchata ja bym sobie postawił teoretycznie gdzieś tutaj. Dobra, oni nam tutaj wjeżdżają. Tu postawimy jeden czołg. Tu drugi. A ten nowy 270 to się nie zgubił przypadkiem? Nie, dobra, nie zgubił się. I czy one będą automatycznie atakować? Fajnie by było. Tyk. Dobra. Tu już AMX beczka jedzie. I nam zniszczył tower. No, ale to akurat nas nie martwi zbytnio. No i jak widzicie, te boty są. No co ja mogę dużo mówić. Ogólnie to możemy spróbować objechać to. Jezus Maria. Czekajcie, bo to się jakoś przejmowało kontrolę Q. No już nie wspomnę o tym, że to ma takie lagi, że to jest mała bania. Ogólnie to ten dzik mnie najbardziej wkurwia. No a ten tym 277 będzie pizgał i pizgał. No dobra. Badger się wyjebał od czegoś. I ogólnie to ja sobie tą 60-ką straszował tą stronę, żeby mi zjechały. Ja bym sobie przejął kontrolę nad tym.
Jest ogólnie 2-2. Dobra. No nie gadaj nawet. To ten T57 Heavy odpierdolił. No właśnie. Oni są w plecy, jeden czołg. Dobra, ogólnie to fajnie było zrotować. Nie wiem, czy my damy radę zrotować, ale dobrze by było. Ta beczka dalej tam stoi, czyli prawdopodobnie to może być wygrane, jak ja się przeładuję. Tą 60. O my god. Tą 60. Ja chcę, żeby on mi jechał po artę. Jedź pod tą artę. Ojej. Coś on mi tak dziwnie z tego biegu. Jestem w stanie go... Ten filbok w ogóle w niego strzela? Bo ja nie rozumiem tego. Dobra, mamy z głowy. I teraz teoretycznie, tak jak mówiłem, ta 60. Co ta beczka robi? No bo jej nie widzę, to dlaczego ją widzę? No dobra, to jest piaskownica, także. A teraz załapał, że ma jechać, no i. Gdzie jest nasza jagoda? Ja nasza jagoda niech jedzie. Tutaj. Tutaj. I nasz T57 Heavy teoretycznie może jechać w środek. A my sobie przejmiemy kontrolę nad batem. No chyba, że ta beczka mi się zbugowała po prostu i tak naprawdę tam, tak jak myślałem, dobra. Dobra, 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 dobra. Ja mam jeszcze chwilę czasu, gdzie jest... No, dawaj, 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 jagoda. 57. Też. I to się akurat zbugowało, dobra. To przynajmniej mamy wiadomo, została nam Marta i AMX. Próbujemy tej beczce wykurwić, ale ona jest dosyć mobilna, więc to, na to trzeba uważać. Dobra, ja sobie odpuszczę. Aha, dobra, wszystko jasne. No i nice. Zdążyłem, dobra. Pojedziemy sobie batem po artę. I prawdopodobnie to będzie GG, chyba że mi arta wykurwi. Ta 60 na burzekach wcale nie jest taka zła, bo ludzie często biorą te beczki i tak dalej. Także musicie o tym pamiętać. Ale mniej więcej taktykę, właśnie 200 IQ to jest tylko, że oni zjebali, bo nie pojechali tędy, ale na G, na między G a H1 postawić jagodę i to ma baterię artylerii, także prawdopodobnie najczęściej goście schodzi na sza. Ja musiałem przerotować jagodę, bo po prostu zobaczyłem, że tam nie ma sił.
Wszystkich. Dobra, jedziemy po artę, potem po beczkę, jest pan Paweł. Tylko na tą beczkę musimy uważać i zagrać bardziej na spota. Tu dziś powinna stać arta, ponieważ beczka była po tamtej stronie, więc ona na pewno chciała mi rzutę. No chyba, że gra przy beczce, a to jest bardzo prawdopodobne. Dobra. Teraz pierdykniemy sobie szybko. Dyk. I dyk. I dobra. Nie to. Batchat. Potrzebuję batchata. On się jeszcze ładuje. Nie wiem ile ma HP tam, bo w sumie nie patrzyłem ile ta beczka ma HP. Gdzieś mi spierdoliła. Ale tam już jedzie jagódka. Nie gadajcie, że środkiem pojechała, bo ja bym ze śmiał. No i mi uciekł. Mi uciekł na środek. To 57 heavy, jak chcę tutaj drotować. Gdzie on bombeczką mi stwierdził, czy on ją bierze? 6 minut mam jeszcze teoretycznie, niech mi jagoda to zacznie kupować. Ja to tak klikam na mapie, ale fajnie, że to zrobili, że można klikać na mapie. Nie ukrywam, że chciałbym tą jagodę znaleźć. Jest ogólnie dobre, że można jednak grać tymi czołgami, no nie? Bo jakby nie można było tak trochę... I paratuję te 57 heavy ewentualnie do pomocy. Więc sobie zacznę kapować, żeby robić presję. No i co? No i szukamy. Watch Tower mi nic nie wykrył. Tamto nic nie wykrył. Ja nie wiem, gdzie ona się skutasiła. No ale możemy to wygrać przez kapo, prawda? Wydaje mi się, że na górę nie wjechała. Też jest... Nie no, wydaje mi się, że ona by się spotkała z te 57 heavy, gdyby wjechała na górę. Tower by mi coś... No dobra, znalazłaś. No dobra, możemy tak już poczekać. Co? To nieźle. Dobra. Ten bot tutaj zapierdziała. Teoretycznie możemy to rasznąć. Prędzej ten bot tutaj jechać. Że co? No w sumie tam możesz się w nią biegać. Dobra, porobię ją batem. Już nie wiadomo, czy ona nie przeładowała, no ale... Ta jagoda też jest unlucky, zamiast ją jebnąć. Ale chłop jeszcze kurwa myśli, że wygra, no nie? Także to jest też takie smutne. Dzień dobry. Dostałem jolkę. O, dobra, Beniu, dobra. Nara. GG. No to taka taktyka, trochę się pobawiłem, także... Też mieliście mniej więcej pogląd, jak to może wyglądać, co można robić. Mam nadzieję, że nie zabiorą tego, że można sterować tym, bo to by było trochę unlucky. Ale ogólnie fajnie, że można sterować czołgami, które się rozstawia. Tak to by wyglądało z perspektywy osoby, która rozstawia. Jestem ciekaw, czy taki będzie zarobek za to, bo teoretycznie to jest moja amunicja. Zobaczymy, jak to wygląda. A, no dobra. Ja mam nadzieję, że to nie będzie tak zrobione, że to wy będziecie bulić ze swojej kielni, no nie? Bo to niby są wasze... Sorry, wasze czołgi. Ale mi się to nie podoba. No i co, możemy zagrać jako tanker. Najlepiej sobie wziąć bata. Teoretycznie, albo TVP-ka. I pokażę wam, jak się gra jako tanker. Ja już nie będę nawet brał trybu na rozstawianie, tylko po prostu jeszcze wam pokażę te towerki. Może mi się uda wyjebać od tego towera, co bije tak ten...
No ale ogólnie tryb jest unlucky, bo to będzie bardzo pay-pay. Pay to play, także no to się musicie przygotować. No i przede wszystkim będzie, ja już na tą chwilę widzę, jeżeli tego nie zmienią, no to te boty są teoretycznie takie do dupy. Owszem, można wpuścić kilka naraz botów gdzieś tam i liczyć, że oni się sfokusują na jakimś tam, a nie na tobie. I ty na przykład właśnie tak jak zrobiłem na środku, 140 wybombiłem sobie tego dzika. Potem teoretycznie odpuściłem, żeby tam te moje czołgi na lewej stronie, te polaczki porobiły tego 757 heavy. No i potem rotacja poszła, tylko ogólnie to ta beczka strasznie dała ciała, no nie? Bo ona tam po prawej stronie była praktycznie w ogóle nie pilnowana. A największą robotę w tej grze zrobił mi Batchat, więc pamiętajcie o tym, żeby tego Batchata jednak brać, jeżeli go macie. Bo fajnie działa na tym trybie. No. I mamy dosyć taką... Nie gadajcie, że mi dało rozstawiającego. Się zdenerwuję. Nie chciałbym. Dobra, nice. No i ogólnie to pamiętajcie, żeby rozstawić takie miary miejsca, w których wy będziecie grali, a nie, że te wieżyczki będą same sobie. I uważajcie na te małe hillboxy, które biją. Zwłaszcza jak gracie takim batem, ja mi się może uda wam zademonstrować tutaj ten, jak to działa, ale strasznie biją te wieżyczki. Nie wiem, ile tam one tam mają peny, trzeba było sprawdzić, ale biją jak cholera. Zobaczymy po bitwie, ile tam miały peny, bo tamto to wiemy, że mamy 400 peny. Ta wieża wielka. No i teoretycznie musicie się przygotować, że na początku będziecie przepieprzać, bo nawet nie wiadomo, gdzie są te wieżyczki, prawda? W którym one miejscu są, więc o tym musicie wiedzieć. Bo dopiero wtedy zaczniecie ogarniać, jak będziecie wiedzieli, gdzie to jest, gdzie mniej więcej można się naciąć na taki strzał za 800 i o tym musicie pamiętać. No, ale najlepiej to, mam nadzieję, że się da grać w Plutonie. Bo jak się nie da grać w Plutonie, to będzie ciężko. O, pozdrawiamy zwierzaka, który jest ze mną w teamie Polak, nice. Serwera EU. Zwierzak 12, pozdrawiam cię, fajnie, że ze mną zapykałeś. No i ogólnie ja pojadę tutaj i wydaje mi się, że już gdzieś tutaj może być armatka albo tutaj, nie jestem pewien, coś ten deseń. Zapisałem, że gościu odjebał 200 IQ, że mu tą stronę trzymała ta wielka armada, co bije po 800, zaraz zobaczymy zresztą. Ale ogólnie to chcę jeszcze sprawdzić, czy ja mogę sobie podjechać po tą armatę i ona we mnie nie strzeli. Bo to mnie bardzo interesuje. On ma dwa TD-ki tylko, S-etka. 7-7. No dobra. Nie, tu mi się wydaje, że na 100% będzie coś stało. Artylery, dobra, postawiłem na lewej stronie. Watchtower jest tam. Coś musi być. No nie ma bata. Dobra, watchtowera już nie ma. Więc zaryzykujemy, Polak jedzie ze mną? Jedzie, dobra, nice. Killbox jest tam, tu coś musi być, nie ma bata. O, właśnie o tym mówiłem. Wiedziałem, to już wiecie przynajmniej, że tu macie defa zajebanego. Teoretycznie tak, za 800 jak przyjmę, może mnie wysadzić chyba z tego co pamiętam. To uważaj gościu, ty zwierzak. Meniu. Nie wiem czy ty to dasz radę dingnąć. Chyba mu jebnie coś się zaraz. O panie. Tu już coś jedzie. To się na mnie patrzy? Ta, to się na mnie patrzy. Dobra. No pikaj go, pikaj. O panie. Wyjebał go? Dobra, to jest jagoda. Jak się wszyscy boją. Nie mam depresji na tyle. Chyba się wkurwiła wieżyczka. A to łatwo można zbugować na tą chwilę we dwie osoby.
Patrzcie, ta wieżyczka łapła fokus na mnie i do widzenia. Ale my już 0-2 przepierdalamy. Ja myślę nad wygraniem tego kapem. To ta jagoda? O, pierdala. No, to ładnie przyjął. To już nie powinno być tej. O, byniu! Jakie fullback, kurwa, farmię go i ten. Trzeba to wywołuje. Co tam jeszcze stoi? Aha. 54. Dobra, wezmę to na siebie, objadę go. Bot jest, no widzicie co ten bot robi, no nie? Co kapem? Ja sobie ich popykam z góry. Ciszką mapę goście wydał, ja chyba na niej jeszcze ani razu nie grałem. Mam nadzieję, że tu się nie da nic. Bo się wystraszyłem. Widzicie, tu jest coś? Bugowane. Dobra, wyautujemy sobie to K91. Dobra. Teraz sobie... Ojojojojojoj, Beniu. A, bo tam jest jeszcze 277. I dajcie mi. Dobra, no ale chłop ogólnie przegrał, ale zostawię jeszcze jeden tamten towerek. Chyba zapomniałem, że to depresji nie ma. Jebie do mnie ten feelbox stamtąd, widzieliście to? O, właśnie o tym mówiłem. Ale jak on stoi tam? No są dwa feelboxy chyba postawione. No, i GG. Tak to wygląda. Mordeczki, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Pamiętajcie, że w opisie macie link do tego filmu. Ogólnie jest po angielsku, ale dajcie sobie radę. Tyle by było z tego trybu. Mam nadzieję, że jak już wejdzie na normalny serwer, to on zostanie poprawiony. Ja bym jeszcze nie brał pochopnych wniosków, ale na tą chwilę widzicie, co się dzieje. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie i cześć!